Witam, witam. Czas na ostatni dzień loteriady. Szturm bez żółtych. Trzygwiazdkowy oczywiście. A wczoraj najgorszy dzień ever w ataku. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek przegrałem trzy walki jednego dnia. To była jedna, jakaś masakra, ale jedną walkę przegrałem na własne życzenie i tu się przyznaję, zagapiłem się. Obrony cały czas dobrze, 100% wygranych, mało ataków, natomiast jest A, dlatego nadal jestem w stanie bić się o najlepszy 1%. Ale potrzebuję wygrać pewnie minimum 3 walki. Dupcia, brawo, miejsce pierwsze, mam nadzieję, że utrzymasz. Mamy chyba też akcent rycerzy, tak, miejsce 39, kropek, brawo. Świetny wynik. Chyba więcej rycerzy w top 100 nie ma, jesteśmy gdzieś tam tuż poza. Także Dupcia i kropek, gratuluję, świetne wyniki. Zobaczmy, kto pierwszy. Po standardzie. Dobra, mam dezaktywację, faza mogę zostawić. Ha, drzewo jest podwójnie złamane. No teraz pytanie, czy będę w stanie się przez nie przebić, czy znowu nie. Inną dezaktywację mam tylko zieloną. Dobra, zagram w ten sposób. Okej, pierwsza czwórka fioletowa. A trójka mi się rozjechała, ale zaraz będę ją miał. A z tym, że niestety podwójnie przełamanego drzewa nie będę w stanie zdjąć. Dobra, muszę dezaktywować zmniejszenie obrażeń. Walnę tutaj, kurde, a może w Grampsa. Gdzie będę puszczał klocki? Zielone mogę potencjalnie złożyć. Dobra, odpalę bombę i będę miał fiolety. To zróbmy tak. A przydałoby się wybić Grampsa, tylko teraz tak. Zielone chyba tego nie zrobią. A fiolety też tego nie zrobią. Muszę ryzykować w ten sposób. Hele wraca. Nie. A przynajmniej jakiś pozytyw. I spróbujmy już wybić drzewo i Grampsa się nie uda, ale zaraz się uda. Okej, okay, jednak się uda. No to tu będzie porobione. Jest klocek, to jest inna rozmowa. Okej, okay, walka numer dwa. Dom. No dobra, wypadałoby grać tu po lewej stronie. Z tym, że już na podobnej drużynie się wyłożyłem jakoś pierwszego albo drugiego dnia. Co oni mieli? Nie ta. Też nie ta. Okej, okay, mieli faza jeszcze. Tu chyba nie ma faza. Nie ma. Są sami medycy i ścina nie many. No dobra, pójdę w ten sposób, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie Zarel byłaby lepszym wyborem, ale widzę, że mam fiolety na start. Więcej niż bym chciał. Dobra, muszę walnąć tu. A z tym, że nie mam zielonych. Mogę złożyć jeszcze jeden. Ok, jeszcze dwa fiolety mogę złożyć. To zróbmy tak. Fiolet czy zielony? Cholera, czego nie zrobię, to psuję sobie kolejny ruch. Zielone mi są potrzebne tylko tak naprawdę na drzewo. Ile mam rund jeszcze prowokacji? Dwie. Spróbuję zagrać fioletem. A, damn it. I znowu się zaczyna. I w tym momencie nie mam jak zdjąć nikogo.
jest jedyna szansa, że fiolet wejdzie. Okej, jest fiolet. Hello uleczy. No way. Co za niefart. To tu muszę dostać combo w drzewo. Dzięki, że nie dostałem. I znowu z wygranej walki robi się fatalna porażka. Nie ma nic. Tu będę miał jeden fiolet, ale on mi nic nie daje. Głupia kaskada i cała walka poszła. Dobra, nie ma sensu. Dobra, zobaczmy, kto trzeci. Standard. Nie wiem, czy jest sens tu drzewami grać. Ale czym innym? No nie wiem, czy będę miał 7 fioletów, ale dobra, lećmy. Dobra, fiolety mam. Ale znowu nie mam zielonych. Ważne, że jedno drzewo mniej. Dobra, zobaczmy, czy tu wejdzie fiolet w diament. Nie. To chcę zielone na pusto mieć. Ależ wytrzymałe te drzewa na podwójnym. Okej, tu jest jeszcze mniejsze obniżenie obrony, bo jest Zarel. Muszę w ten sposób, bo inaczej bym odpalił żółty diament. Myślałem, że to Zarel przeżyje, a nie. No dobra, ale tu jest wygrana. Porobione. I walka numer 4. Okej, jest już najlepszy 1%, ale wypadałoby jeszcze coś wygrać. Dobra, jaki talent? Dezaktywacja. Ty nieskończony, okej. Aha, dobra, nikt nie jest skończony. No dobra, to mogę zagrać dalej z niedźwiedziem. Nie mam nic do dezaktywacji z przeciwnika, więc mogę wrzucić tu spokojnie Zarel. Ten obniża obronę. To zostawię faza na wszelki wypadek. Niebieski diament. Niebieskiego nie chcę. Chciałbym podprowadzić sobie pod zielony diament, ale pod zielony za bardzo nie mogę. Dobra, spróbujmy wprowadzić combo zielono-fioletowe. Git, prawie dobrze. Teraz czerwony diament. No nic, muszę grać na razie przez Ulmera. Póki co jest bezpiecznie przyjmować specę, a ja się załadowałem. No i tu już jest wygrana. Porobione. I ostatnia walka. Czemu tacy nie mogli być cały turniej?
Dobra, zwiększona obrona, ty nieskończony, mocniejszy spec i regeneracja, czyli nic istotnego, a ty masz... Okej. Okay. Nie ma żadnego czarodzieja, czy tam czarnoksiężnika. A w tym momencie zielony mi do końca nie jest potrzebny. Weźmy ciebie i ciebie. Z tym, że tu będzie granie na 7 klocków już, a nie na 6. No tak, jak w poprzedniej walce miałem masę czerwonych, no to teraz oczywiście nie. Bo czerwony tank, więc nie mogą być czerwone. Dobra. Ale mamy 4 czerwone, mamy 4 zielone. Teraz będzie 7 zielonych. Ale zielone są tylko dla niedźwiedzia. Ok. W tym momencie w porę mam też czerwone. Sokolnik i tak by się odpalił. No, musiał się załadować, nie mogła wejść taka stara. Ok, ale Wakas będzie bił po niedźwiedziu, więc niech sobie bije. Git. Git. Prowokacja teraz na dwóch medyków mi nie jest potrzebna. Tak, ulecz się. O, Jesus, muszą przedłużać. No i teraz mamy porobione. Git. No dobra, zobaczmy, które to jest miejsce. Wow, 6 porażek i to nadal jest miejsce w najlepszym tysiącu. To pokazuje, jak ciężki był ten turniej właściwie dla wszystkich. Myślę, że bardzo dużo osób odpuściło i nawet się nie wykupiło z niego. Także, no okej, okay, top 1000, nie jest źle. 75 diaksów poszło. Więc mam nadzieję, że było warto się wykupić. Dajcie znać, jak Wam poszedł turniej. Jeszcze raz brawo Dupcia, brawo Kropek. Trzymajcie się. Do zobaczenia.